Cześć! Dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć Wam parę słów o pastelach i jakie zachodzą różnice pomiędzy poszczególnymi ich gatunkami. W dzisiejszym filmie omówimy pastele olejne, twarde oraz suche. Powiemy o tym, czym się od siebie różnią i jak ich używać. Rozróżniamy trzy rodzaje pasteli. Pastele olejne, pastele twarde oraz pastele suche. Zacznijmy od pasteli olejnych, które dostępne są w sztyftach. Mają konsystencję miękką, ale oleistą. Nie da się ich rozmazać palcem, natomiast można je rozmywać za pomocą pędzelka i medium przeznaczonego do farb olejnych. Pastele olejne są rysunkową wersją farb olejnych, dlatego można ich używać również na płótnie i rozmywać, uzyskując podobny efekt do farb olejnych. Sztyfty przeznaczone są do większych formatów, ale poradzą sobie również na mniejszych. Kolejne pastele to pastele twarde, dostępne również w postaci sztyftów. Pastele te konsystencją przypominają miękkie grafity kredek. Pomimo delikatnego pyłku, jaki zostawiają, nie da się ich rozmazać palcem ani żadnym rozpuszczalnikiem. Kolejne pastele to pastele suche. Dostępne są w postaci sztyftów oraz drewnianej oprawie, czyli w postaci kredki. Pastele te są niezwykle miękkie, posiadają konsystencję podobną do kredy i można je rozcierać palcem lub za pomocą specjalnego wiszera. Wersja w drewnianej oprawce jest miłą i wygodną odmianą tej pasteli. W postaci kredki są precyzyjne i stanowią ciekawe uzupełnienie sztyftów. Praca z poszczególnymi pastelami jest bardzo podobna. Pracują wszystkie na warstwach, różnią się jednak od siebie ostatecznym efektem i dodatkowymi możliwościami charakterystycznymi dla danego rodzaju. Co rozumiemy poprzez pracę z warstwami? Kolory mieszamy ze sobą, nakładając jedne na drugie, od jasnych tonacji do ciemnych. W przypadku pasteli olejnej możemy te kolory dodatkowo rozmywać za pomocą odpowiednich mediów do farb olejnych. W przypadku pasteli twardej kolory nakładamy i mieszamy ze sobą w bardzo podobny sposób. Tymi pastelami pracujemy jak kredkami. Nie rozmywamy i nie rozmazujemy, ponieważ jest to niemożliwe. Pastele suche również nakładamy warstwami od jasnych do ciemnych kolorów. Rozmazujemy je za pomocą palca lub wiszera. Kolory można nakładać wielokrotnie, a ich intensywność będzie stale taka sama. Tą intensywność najlepiej prezentuje pastela biała, która świetnie radzi sobie nawet na ciemnych partiach. Można ją ponownie mieszać, rozmazywać i nakładać, czego niestety nie da się wykonać w przypadku pasteli twardej oraz olejnej. Tutaj biel będzie widoczna, ale można ją nałożyć tylko raz, a w przypadku ciemnych tonacji jej kolorystyka nieco słabnie. Inną odmianą pasteli są pastele szkolne, przeznaczone dla uczniów, a także początkujących artystów.
Pastele te posiadają konsystencję pasteli olejnych i działają na tej samej zasadzie. Nie rozmazują się, ale można je rozmyć za pomocą medium do farb olejnych. W przypadku tych pasteli również pracujemy na warstwach. Mieszamy kolory ze sobą, układając jedne na drugie warstwami. Każde z pasteli dają inne efekty i nieco inaczej pracują. Warto pamiętać również, że pastele można ze sobą łączyć. Czasem daje to bardzo fajne i ciekawe efekty.